Pamiętacie Państwo, gdy witałem się z Państwem w ubiegłą niedzielę, wtedy właśnie powiedziałem witam serdecznie, witam karnawowo, zimowo, ale witam też bardzo mocno poświątecznie. Dzisiaj oczywiście to powitanie też ma taki sam wymiar, czyli witam też poświątecznie, chociaż już po raz ostatni poświątecznie właśnie w tym sezonie, czy w tym roku, czy kościelnym, czy roku kalendarzowym. Kochani, no właśnie poświątecznie, do 2 lutego jeszcze ta atmosfera poświątecznie może nam towarzyszyć i będzie to towarzyszyła. Na to pozwalają przepisy liturgiczne, na to pozwala tradycja, dlatego jeszcze widzimy choinki, widzimy też żłóbek. W naszych mieszkaniach też widzimy te jeszcze dekoracje świąteczne. Na ulicach to wszystko właśnie świadczy o tym, że te święta jakoś tak trudno, że tak powiem, pożegnać, że trudno się z nimi rozstać. I słusznie, bo one tyle wniosły w nasze życie, bo one tyle spowodowały różnego rodzaju dobrych rzeczy, czy ta wieczerza wigilijna, czy ta noc pasterska, czy te po prostu wszystkie dni świąteczne, oktawa świąteczna, okres Bożego Narodzenia. No ale takie życie, że trzeba rozstać się i trzeba właśnie powiedzieć tym atmosferom świątecznym, poświątecznym, do widzenia, pomachać ręką, obyśmy szczęśliwie doczekali tego roku następnego i tych następnych świąt, które też da Pan Bóg, że będziemy przeżywali w atmosferze bardzo, bardzo radosnej. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela jest to ostatnia niedziela miesiąca stycznia, 30 stycznia. Wkrótce rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc luty, najkrótszy miesiąc w roku, ale też wedle tradycji miesiąc najzimniejszy to właśnie, gdy przyjdzie miesiąc luty, to babo, chłopie, obuj ciepłe buty. Mamy, mam nadzieję, ciepłe buty, a jeżeli będzie mróz taki naprawdę siarczysty, to też Bogu dzięki za to, bo po to jest zima, prawda? Dobrze, ale wracamy do dzisiejszej niedzieli. Kochani, ta właśnie dzisiejsza niedziela to ciąg dalszy ferii. Jeszcze raz składam wszystkim młodzieży, dzieciom, rodzicom, nauczycielom najlepsze życzenia, żeby to był czas bezpieczny, pożyteczny, żebyśmy przestrzegali te wszystkie przepisy pandemiczne, bo jak wiemy, one są po to, żeby chronić nasze życie i nasze zdrowie. Poza tym, drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela to jest tak zwana niedziela, inaczej może 69. Światowy Dzień Trędowatych. To jest właśnie ta choroba, która towarzyszyła w czasach dawnych, ta choroba, która towarzyszy też jeszcze dzisiaj. No, oczywiście w naszym kochanym kraju, w naszej kochanej Polsce nie ma już tej choroby, ale są takie kraje, gdzie właśnie tego rodzaju choroba jest. Co to jest za choroba? Jest to choroba zakaźna, jest to właśnie choroba, która poprzedza jakieś tam kichanie, kaszel, wydzieliny z nosa. Gdzie ta choroba jest jeszcze dzisiaj we współczesnym świecie? Oczywiście w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej. Nie ma szczepionki, proszę Państwa, przeciwko tej chorobie. Przewiduje się, czy zakłada się, że rocznie choruje około 200 tysięcy osób. Oczywiście ta choroba jest coraz bardziej wyleczalna. Jeżeli chodzi o kraje, gdzie ta choroba występuje, to oczywiście są to kraje tropikalne, tam gdzie jest ciepło, tam właśnie ta choroba pojawia się. Dlatego też, kochani, dzisiaj módlmy się za osoby trędowate, módlmy się za lekarzy, za służbę zdrowia i żeby tej choroby było jak najmniej we współczesnym świecie, żeby w ogóle zginęła, tak jak każda choroba. No ale niestety choroby są i z tym też trzeba się pogodzić w jakiś sposób. Drodzy Państwo, no właśnie, dzisiejsza niedziela, to jest niedziela, jak powiedziałem, czwarta, nie powiedziałem, ale teraz mówię, czwarta niedziela w okresie zwykłym i gdy będziemy, bo też gdybyśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście, a wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego i mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj, że i tutaj w swojej ojczyźnie to, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów w Izraelu za czasów Eliasza było, gdy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. Eliasz, żaden z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elzeusza, ale żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta, wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. No właśnie, widzimy Chrystusa, który no właśnie spotyka się z ludźmi, który głosi Ewangelię, który uzdrawia, który poucza i który też, jak słyszeliśmy przed chwilą, nie zawsze jest brawami witany, nie zawsze jest oklaskiwany, ale też jest odbierany bardzo negatywnie, jak to właśnie przed chwilą powiedział nam święty Łukasz, że Jezus z tego powodu, że mówił do swoich ziomków, to im się spodobało, więc ci, którzy go słuchali w synagodze, w świątyni żydowskiej, unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta, wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Widzimy, że zawiązuje się pewnego rodzaju konflikt między słuchaczami, chodzi zwłaszcza o faryzeuszy, o uczonych w piśmie, a Jezusem. Ten konflikt oczywiście zmierza w kierunku już Wielkiego Postu, w kierunku Wielkiego Piątku. Póki co Jezus działa, póki co Jezus naucza, póki co Jezus czyni cuda, póki co jest Jezus obecny. Obecny właśnie w taki sposób, jak to słyszeliśmy, bardzo różny, bo jest bardzo kochany, ale jest też bardzo nienawidzony. Są tacy, którzy posądzają go, że odszedł od zmysłów, są tacy, którzy mówią, że ma w sobie Belzebuba i są tacy, którzy bez niego nie wyobrażają swojego życia. Oczywiście, kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, należmy do tych, którzy bez Jezusa nie wyobrażamy życia. On w naszym życiu musi być obecny. On bez nas poradzi, ale my bez Niego na pewno nie poradzimy. Dlatego też ta Jego obecność poprzez Słowo, poprzez Ewangelię, poprzez dobrą nowinę, poprzez Eucharystię, poprzez Komunię Świętą, poprzez modlitwę, niech to będzie obecność, która niechaj zmienia nasze życie i niechaj to nasze życie uszlachetnia, czyni bardziej odpowiedzialnym i prowadzi właśnie w tym kierunku tego dobra. Tego dobra doczesnego, a nade wszystko w swoim czasie tego dobra wiecznego, czego i Państwu, i sobie bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego na nowy, wciąż jeszcze feryjny, karnawałowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.